Może Mojang szykuje niespodziankę, najpierw dopracuje i naprawi błędy związane z Deep Dark Wardenem, miastami i bagnami, a potem doda świetliki i zacznie aktualizować biomy, by były zgodnie z zapowiedzią bardziej immersywne. Pomyślało pewnie wielu biednych graczy Minecrafta. Niestety, fajnie jest mieć rację, aczkolwiek tutaj nie ukrywam, bardzo chciałbym się mylić i móc przyznać się do błędu z moim powątpiewaniem w Mojang. Kochani, krótka piłka. Dziś ważne informacje związane z wersją Minecrafta 1.19, aktualizacją dziczy. Dziczy, jasne. Fajnie jakby jak najwięcej osób mogło się dowiedzieć o tej ważnej kwestii, dlatego zostaw proszę łapkę dla zasięgu, niech informacja smutna i ważna się niesie w świat. Jak chcesz też być na bieżąco ze wszystkimi informacjami o aktualizacjach, koniecznie zostaw suba i bądź na bieżąco. Serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania. Świetliki! Mała rzecz, ale dodająca niesamowitego, dzikiego klimatu na bagnach. Cudowny, nocny widok, gdy zbliżając się do bagien widać jedynie świecące się robaczki. Czekacie na nie? No to sobie jeszcze trochę poczekacie. Oficjalnie świetliki zostały dla Minecrafta 1.19 anulowane i twórcy nie chcą ich dodawać do gry w najbliższym czasie. Pomysł trafił na półkę opóźnionych rzeczy, tak jak sakiewki, archeologia, aktualizacja walki, stół łuczniczy, iluzjoner na jazdach, baobaby, strusie, termity i ich kopce, surykatki, palmy, sępy, opuncje, biegacze, czyli wędrujące na pustkowiach krzaczki, mublum, isolodger, glare, czy miedziany golem. Z tej samej półki zdjęte zostały właśnie w tym update'cie namorzyny, łódki ze skrzynką i żaby. Półka to znana nam lista pomysłów, które mają kiedyś szansę trafić do Minecrafta, chociaż te baobaby, strusie, termity, palmy i surykatki są niemalże pewne, bo wybieraliśmy wtedy na Mineconie kolejność aktualizacji biomów, a nie po prostu biom do zaktualizowania, gdzie ta reszta odpada. Ale wracając. Powód niedodania świetlików? Ciągle ten sam. Są trujące dla żab. A nie można by ich dodać jako moba nadającego klimat na bagnach i po prostu nie dodawać możliwości zjadania świetlika przez żaby? No jak widać, nie, bo Mojang tak powiedziało. Cytując dewelopera z filmu z wyjaśnieniami, na którym opiera się ten materiał. Świetliki niestety nie są już częścią dzikiej aktualizacji. Nadal uważamy, że świetliki są bardzo interesujące jako pomysł i koncepcja i są częścią naszej biblioteki pomysłów. Nie mamy jednak żadnych konkretnych planów dodania ich w nadchodzącej aktualizacji. Niestety, twórcy zamiast dodać tego świetnego moba nadającego klimat do gry jako moba czy nawet cząsteczki podobne jak w przypadku kwiatka zarodnikowego, postanowili po prostu go na obecną chwilę anulować. Nawet jakby pozwolili nam łapać je do słoika czy pustej latarni jako kolejne źródło światła z fajnie wyglądającą animacją, ja byłbym z tego powodu mega usatysfakcjonowany. Nawet zwykła świecąca możliwa do postawienia butelka byłaby świetna, ale niestety lepiej go nie dodawać niż dodać teraz i ewentualnie kiedyś ulepszyć o te pomysły, które mieliby wdrożyć do moba, odkładając go na półkę. Niestety, chęć tworzenia Minecrafta pod tym względem realistycznym, mam wrażenie, gubi trochę sens. Moim zdaniem prowadzi to trochę do absurdu. Zamiast zjadać trujące w świecie rzeczywistym świetliki, czego efektem byłoby zgodnie z pierwotnymi planami wyrzucenie bloku żabiego światła, mob zjada kostkę magmy, która wcale, idąc tą logiką, nie spali żaby od środka. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że Magma Cube w świecie rzeczywistym nie istnieje, ale rozumiecie chyba tę odrobinkę absurdu. Niestety z tego samego powodu nie dostajemy rekinów czy krokodyli, bo moby rzeczywiste byłyby agresywne. Dziwne, że niedźwiedź polarny wciąż może atakować. Dziwna też poprawność jest Mojangu niestety i wpływa ona na rozwój gry. Uważam, że negatywnie, bo nie zostają dodane rzeczy już zapowiedziane, które byłyby świetne. A pamiętacie aktualizację biomów w grze, która została zapowiedziana na Mineconie? Pozwólcie, że przytoczę wam słowo w słowo to, co zapowiedziano pół roku temu. Deep Dark to tylko jedna bardziej przygodowa część The Wild Update. Mam wrażenie, że po wizycie Brandona już wiem, skąd wzięła się nazwa. Z drugiej strony mamy piękno, o którym wspomniałaś, i specyficzną atmosferę Minecrafta. Tak, chcemy na swój sposób uczcić dzikość Minecrafta. Chcemy, by gracze czuli się całkowicie zanurzeni w świecie gry. Zależy nam również na różnorodności biomów. Pragniemy, by każdy z nich czymś się wyróżniał. Na tej grafice koncepcyjnej widać, że las brzozowy jest jasny, spokojny,
zielony i rozświetlony promieniami słońca. Drzewa są wyższe, rosną kwiaty itd. Więc do każdego biomu stworzyliście odpowiedni klimat, ale jest taki jeden biom, który przechodzi właśnie ostatnie testy. Będzie go dużo więcej w The Wild Update. Jest to bagno. Nie wiem, jak postrzegacie te słowa, które przypominam są oficjalnym polskim tłumaczeniem bez ingerencji Google'a. Dla mnie jak nic to zapowiedź, że w dzikiej aktualizacji chcą uczcić dzikość Minecrafta poprzez dodanie różnorodności biomów i lepszej imersji. Twórcy wspomnieli, że chcą, by każdy biom czymś się wyróżniał i pokazano grafikę koncepcyjną lasu brzozowego i przy tym wymieniono wyższe drzewa, kwiaty itd. Brzmi to jak plany na przyszłość, ale skoro związane jest to z uczczeniem dzikości Minecrafta, to miałoby to się pojawić właśnie w dzikiej aktualizacji. W końcu tylko tego update'u dotyczyła prezentacja na Mineconie. No więc konsekwentni twórcy wczoraj o tym powiedzieli tak. W przypadku lasów brzozowych jest trochę inaczej. Podczas Minecraft Live pokazaliśmy kilka grafik koncepcyjnych z ulepszeniami lasu brzozowego. Jednak grafika koncepcyjna nie jest zobowiązaniem i tym razem ulepszenie lasu brzozowego nie jest czymś, nad czym dalej pracujemy. No ręce opadają. Owszem, może sama grafika nic nie znaczy, ale zapowiedź, że chcą uczcić dzikość Minecrafta i nadać każdemu biomowi imersji i wyróżniających się rzeczy już... Tak, las brzozowy pokazano jako przykład tego, jak chcą, by biomy się wyróżniały, ale okazuje się, że twórcy, słowo klucz, dalej nad tym nie pracują. Wychodzi na to, że prace były prowadzone, ale zostały porzucone. Domniemać możemy, że momentem, w którym przerwano pracę, mogło być albo stworzenie grafik koncepcyjnych, albo faktyczne rozpoczęcie wdrażania planów i na jakimś etapie postanowiono z tego zrezygnować. No dobrze, więc może jest szansa, że dzika aktualizacja zostanie podzielona na dwie części jak poprzedni update Caves and Cliffs? Nie sądzę. Podejrzewam, że aktualizacja świata została albo anulowana, albo odłożona na wspomnianą dziś półkę z pomysłami. Tak czy inaczej, podsumowując ten film w kilku słowach, Mojang oficjalnie anulował świetliki i aktualizację biomów dla dzikiej aktualizacji. Czy jest szansa na cokolwiek jeszcze? Pewnie nie, choć nie ukrywam, chciałbym zobaczyć snapshot, który pojawi się już jutro, czyli wyjątkowo w czwartek. Być może zostanie dodana jakaś mała rzecz, ta symboliczna kropka nad i, bo mam wrażenie, że to nie jest taka aktualizacja, jaką chcieli nam dostarczyć twórcy pierwotnie. Ja odczuwam potężny niedosyt. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście spełnieni dziką aktualizacją w tej chwili, czy chcecie jednak coś jeszcze, a może w ogóle całkowicie ta was zawiodła. Dowiedzieliśmy się też kilku ciekawostek, jak to, że sakiewki też na pewno nie pojawią się w dzikiej aktualizacji. Według deweloperów dalej jest kilka problemów do rozwiązania, jak to, w jaki sposób można zobaczyć podgląd zawartości sakiewek na ekranach dotykowych. Niestety, póki co przez m.in. ten problem nie mamy ich normalnie w grze na takiej chociażby komputerowej Java Edition. Jako ciekawostkę dodać jeszcze można, że Alley początkowo był planowany w innej formie dla aktualizacji Netheru, czyli Minecrafta 1.16, ale został właśnie odłożony na dziś słynną półkę i ponownie go zdjęto w ramach głosowania. Podsumowanie? Uważam, że coś złego dzieje się w Mojang. Ostatnie około 2 lata nie są dla nas graczy zbyt udane. Owszem, doskonała aktualizacja jaskiń i świata, ale tak rozłożona w czasie i na dwie aktualizacje, że człowiek nawet nie cieszył się z dodania bujnych jaskiń, bo te przedmioty były od dłuższego czasu w grze i po prostu zaczęły pojawiać się w skupisku naturalnie. Nawet zobaczcie na głosowania. Dostaliśmy wielkie Village and Pillage czy Nether Update, to do wyboru były biomy z blokami, drzewami, mobami, czyli sporą ilością fajnych rzeczy. A teraz tylko głosujemy na pojedyncze moby, czyli znacznie mniej zawartości. Jako gracz Minecrafta tęsknię za takimi snapshotami jak do Minecrafta 1.16, gdzie większość z nich obsypywała nas nowościami, a i było sporo niespodzianek, takich jak chociażby Netheryt, Magnetyt jako lodestone ruiny portali, bazaltowa delta itd. Nie ukrywam, największy snapshot do 1.17 okazał się tym, przy którym mówiłem, no, za tydzień będzie może lepiej. Przy 1.18 też nie było wiele ekscytacji. 1.19 dodał praktycznie tylko nowości zapowiedziane, których i tak nie było wiele. No a nawet kilka anulował. Niespodzianek bardzo mało. Kochany Mojang, wróćcie do tej genialnej pasy, która trwała od Minecrafta 1.13 przez 1.14, nawet 1.15, która była aktualizacją małą, ale pojawiła się jako niespodzianka, więc było to bardzo przyjemne. Potem świetne 1.16 i gdzieś ta pasa niestety po aktualizacji Netheru uszła.
Szczerze życzę Wam, twórcom i sobie, by kolejne aktualizacje były tylko i wyłącznie lepsze i lepsze. 1.19 to dobra aktualizacja, ale nie taka, jaka miała być pierwotnie. Nie tak duża, obszerna. Przyjemna, ale... No właśnie, ale... Na koniec przytoczę komentarz Maxa, mojego widza. Można się dziko rozczarować. Oraz pewien mem, który idealnie pokazuje to, czym jest czym jest The Wild Update. Dzięki za obejrzenie, kochani. Udanej środy i widzimy się jutro w oczekiwaniu na Snapshot. Być może Mojang doda jeszcze coś przyjemnego. Trzymajcie się, Michał.